tutaj to jest ta moja droga do zbawienia, tutaj właśnie. Po tej ulicy szedłem do tego lepszego życia, ale tak naprawdę to nie szedłem, bo tak nogi to za sobą wlukle mi. Nie wiedziałem w ogóle, co to będzie, jak to będzie. Nie miałem w ogóle żadnej przyszłości. Przeszłość nieciekawa i byłem zupełnie, zupełnie rozbity. I oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją. Wiedziałem, że śmierć na mnie czeka na pewno, a że może być coś innego, nie wiedziałem wcale. Tutaj to są te dzielnice, te okolice, gdzie ja przyjeżdżałem tak z 10, 15, 20 razy dziennie, tak jak mi było potrzebne. Kupowałem narkotyki tutaj wszędzie. Zawsze dostawałem tam stówkę, dwie stówki od prostytutek, które na białej dzielnicy mieszkali, potrzebowali właśnie heroinę, żeby zaspokoić swój głos sumienia i uzależnieni ludzie dzwonili z pracy, żeby im przywieźć, że nie może już pracować po pracy. Po prostu to była taka moja praca, taki full-time job. Ja zaczynałem o 8 rano, tutaj przyjeżdżałem i jeździłem cały dzień, aż do wieczora, do 3 w nocy po prostu. Cały czas, jedną nogą we więzieniu, bo policja na każdym kornerze, a drugą nogą to na cmentarzu, albo z tego powodu, że sam mogłem wziąć coś, przedawkować, bo tutaj sypali truciznę na szczury, jakieś różne proszki, cokolwiek, a człowiek to brał, wstrzykiwał w żyle. Albo z drugiej strony mnie mogli zabić. Parę razy miałem gana przy głowie, nóż pod szyją, okradali nas po prostu. Tutaj się działy ciekawe rzeczy. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w twoich oczach. No i to było moje życie przez jakiś ładnych, po moim przyjeździe do Ameryki, jakiś 5 lat może tak żyłem, nie? Tak się staczałem, na początku się tu bałem jeździć, później już moje uzależnienie mi właśnie zabrało wybór, który miałem i już musiałem, już po prostu nie było innej możliwości. Nie miałem gana przy głowie, żeby się strzelić, ale tak naprawdę z tą strzykawką w ręku popełniałem powolne samobójstwo, zniewolony właśnie przez narkotyki, które weszli w moje życie. Kiedyś poszukiwałem wolność i swobodę, które mi mieli dać narkotyki, trawa i inne tam środki, a w końcu zostałem totalnie zniewolony i stałem się niewolnikiem właśnie narkotyków, tak jak opętany człowiek po prostu. Tutaj się błąkałem po tych ulicach. Ludzie mnie widzieli na ulicy już takiego naprawdę jak opętanego, obląkanego, taki trendowaty, nie? Bo ja uważam, że narkotyki to są trendem tego stulecia po prostu. Jeden dotyka drugiego, zaraża, trzeci, czwarty i jedzie to po prostu jak taka kula śniegu. Nawija się z góry i następni ludzie się w to nawijają. W tym momencie właśnie tak do mnie docierało, że ten mój kolega, którego tam widziałem opartego o ścianę z uśmiechem na twarzy, już właśnie nie żył w tym momencie i dopiero do mnie zaczęło dochodzić, że jestem za młody, że mam 29 lat, nie chcę umrzeć, nie chcę tak skończyć. I tak samo właśnie, jak mi pokazywali w podstawówce na tych filmach o tych narkomanach, że przy takich śmietnikach siedzą na ziemi i biorą narkotyki, to my się z tego śmiali, naśmiewali się i właśnie tak dokładnie skończyłem. Po wyjściu z podstawówki 17 lat później w tym samym miejscu, przy tych śmietnikach, wstrzykiwałem sobie w żyle. Siedziałem na tej ziemi przy tym śmietniku, wziąłem tą ostatnią działkę i pomyślałem sobie, no mam nadzieję, że nie umrę, że po prostu przeżyję to wzięcie, że nie przedawkuję. Wziąłem tą strzykawkę, liśkę, tą zapalniczkę i wdepnęłem właśnie po kolei.
si pomyślałem, nie, koniec, ja już nie chcę dalej tak żyć, nie. I w tym momencie właśnie takie pragnienie w sercu, że chcę żyć, że nie chcę umrzeć, że po prostu jeszcze coś przede mną w życiu, nie umrzeć jak ten szczur na tej Eli, to wtedy mnie właśnie tutaj coś złapało. Zaczęło mnie prowadzić tymi ulicami, którymi nigdy właśnie nie szedłem. Zaczęło mnie ciągnąć, aż tak aż czułem taką siłę. Wtedy nie wiedziałem, co to jest, nie? Dzisiaj wiem, jestem 100% pewny, że to Pan Bóg już mnie tak wziął i po prostu tym pragnieniem życia mnie wyciągnął z tego bagna i na pewno też dużo pomogła moja babcia, która się za mnie modliła latami, bo moja rodzina 2-3 lata w ogóle nie wiedziała, co się ze mną dzieje. Nie mieli kontaktu. Tylko ta modlitwa mocna po prostu zadziałała i ja w tym momencie stałem, dałem się prowadzić jak ten baranek, ta zagubiona owieczka. Szedłem tą Elą na południe, doszedłem do tej ulicy Madison i tam ciągłem te nogi za sobą. Odwróć swój wzrok od moich grzechów i zmarsz wszystkie moje przewinienia. Tak szedłem cały czas, a nie wiedziałem, dokąd idę. Tutaj już się zacząłem zastanawiać, już mnie zaczęło trochę wątpienie ogarniać, gdzie ja to idę. Bo ta siła, która mnie wyciągła wtedy z tej Eli, tutaj mnie złapała, to już tak, nie że opuszczała, już nie była taka mocna. I ja tak zacząłem wątpić, dokąd. A tutaj tę prostytutkę właśnie spotkałem i pytałem. No, czy pytałem. Powiedziałem story i ona pokazała drogę. Ja właśnie tak naprawdę nie pytałem o jakąś pomoc. Ja tylko mówiłem, nie chcę umrzeć, jestem za młody. A ona wiedziała, o co chodzi. Na pewno w jej życiu dużo jej znajomych poumieralo, przedawkowało. Ja, bo takie życie jest właśnie z narkotykami. Kiedyś to nie wierzyłem, jak mi koledzy mówili, że trawa to brama do narkotyków, zacząć później inne brać i ten. Mówię, a śmiałem się tylko, mówię, nie, co ty, to jest żuleczko naturalne, nic mi się nie stanie. 17 lat później tutaj byłem na ulicy zupełnie zjechany z dragów. Końcówka, ruina człowieka. Tutaj to jest ten budynek właśnie, gdzie mnie przywiozli, gdzie zacząłem trzeźwieć, gdzie mi zaczęli o Bogu mówić. Ja chcę być Bogiem, dusza moja pragnie z tobą być. Ja chcę być Bogiem. Tutaj to za mną właśnie jest Haymarket Center, gdzie właśnie trafiłem. Jesteśmy jechali po Madison i na tym pustym miejscu, gdzie kiedyś stał ten House of Daniels, już tam nie ma tego miejsca, szkoda, jeszcze chciałem zobaczyć. No tam właśnie ta prostytutka mnie skierowała, zostałem tam. Przychodzę, mówię tą samą historię, nie chcę umrzeć, mam 29 lat, chcę żyć. Tutaj właśnie byłem na detoksie, 2 tygodnie w ogóle nie spałem, kopałem do ścian, przeklinałem. Musiałem się otruć z tego. Po 17 latach właśnie pierwsze takie moje porządne otrucie i tu zacząłem te pierwsze moje kroki na trzeźwo, bo zacząłem się rozglądać, o czym jest życie. Na początku byłem w takiej depresji, w ogóle jak dużo się do mnie zbliżał, to aż mi się chciało plakać, nie chciałem nic nikomu opowiadać o sobie, zamknięty, przestraszony. I tutaj mnie skierowali właśnie na grupy terapeutyczne, na grupy wsparcia. Zaczęli mi o Bogu opowiadać, ja nie wiedziałem, o czym oni mówią, ale zostałem. Mówili, tylko zostań jeszcze dzień dłużej i chciałem już wyjść po 2 tygodniach. Mówię, jeszcze zostań tydzień, jeszcze tydzień. Tu mnie prawie 3 miesiące przytrzymali i tutaj właśnie zaczęło się coś dobrego dziać w moim życiu i po chyba 2,5 miesiącach poszliśmy na spacerek do downtown. Taki był dzień jak dzisiaj. Słoneczko świeciło, odbijało się od wieżowców, słonko i ja po prostu zacząłem się uśmiechać. Chyba pierwszy dzień po nie wiem ilu latach się mi zaczęło tak normalnie, bez żadnej substancji, uśmiechać od ucha do ucha i tak patrzyłem w te okna, pamiętam jak to słonko świeciło i ja tak mówię, Boże, czy Ty jesteś? To jesteś Ty? Właśnie takie pytanie sobie zadawałem, bo nie wiedziałem gdzie oszukać, nie wiedziałem gdzie jest, kim jest. Ale tak mi się wydawało, taka nadzieja w moim życiu właśnie jakby zaczęła się pojawiać, że to słoneczko, to ciepło, które się odbija,
na mojí tváři, že to je on. Tady to měsce, ta kaplica v domu a navím vlastně je štěgulný měsce dla mě, bo vlastně tutaj mě připrovadil můj kolega, kterého spotkalem na terapii v Polish American Association ze zřešení polským, kde vlastně trafilem z Haymarket z obvykůvky, kde bylem otruty, už začínalem dochodit do šebě po dvou, třech měsících. Chtěl jsem zrozumět bardziej svůj problém i vlastně pošlem na polské spotkání, kde byli terapeuti 4 razy v týdnu přes kilka hodin vlastně. Jsme rozmawiali o uczuciach, o tom, co bylo, co se ze mnou dělo, dlaczego se tak dělo. I přišel vlastně chlopák i mluví, Ludvík, všechno robíš dobře, všechno je pěkně, tylko Pana Boga potřebuješ odnaleźć. No i já tam žádnou koncepci Pana Boga tak vlastně neměl tam. Próbowałem kiedyś wschodnie religie, buddyzm, tam Krishna, jakieś medytacje, ale to bardziej było tak dla pozorów, to było, ja myślę, bardziej dla... Że taka była w 90-tych latach w ogóle, to była taka, jak to powiedzieć, no... No, moda. To była taka moda na wschodnią kulturę i że nie byłem wychowany we wierze i nie miałem taką koncepcję właśnie Pana Boga, to szukałem swoimi drogami i też przez to może się bardziej zakręciłem właśnie w takie palenie marihuany, w te rzeczy, także bardziej mnie to pociągnęło właśnie we złym kierunku, jak w dobrym, no i tutaj on mnie przyprowadził do tej kaplicy i właśnie tutaj za mną na ołtarzu był wystawiony Najświętszy Sakrament. On uklęknął tu do ostatniej ławki, ja obok niego. On mi pokazuje na Najświętszy Sakrament i mówi, no tam w Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus. My wierzymy w naszej wierze, że to jest Pan Bóg żywy, prawdziwy, to jest takie misterium. Wierzymy, że właśnie tam to kuleczko, ten oplatek, to jest ta hostia, właśnie to jest ciało Pana Jezusa żywego, którego my przyjmujemy. Zawsze mówię, że wiara jest dla słabych ludzi, którzy nie dają sobie rady w życiu. No i to, že já přichodilem z ulici znevolený narkotikami, alkoholem přes 17 let, svědčilo chyba o tým, že tež nedaje sobě rady, tylko že já ve svojím zaklamaniu i v tým, že nerozružňalem, co je dobro i zlo, to tak napravdě myšlalem, že já nemám takého problému, já tak po prostu sobě tak odpočne od všichkého i bude dobře, no, že já sobě zavše radilem, že jsem poradný a neviděl samého sebe, nemohlem na sebe tak spojřeť. Tutaj właśnie w tym momencie to tak sobie główkowałem, zadowolony z samego siebie, jak ja to jestem mądry. Właśnie z tego Najświętszego Sakramentu, tutaj z ołtarza, zaczęło takie światło się, zaczęło się pojawiać. Taka, wyglądało to jak chmurka, może jak, nie wiem jak to określić, takie złote światło zaczęło właśnie napełniać to pomieszczenie. Najpierw tutaj z przodu i tak szło właśnie w kierunku mnie i tutaj parę ludzi się modlilo w tych ławkach, tu była jedna osoba, chyba druga, obok mnie ten mój kolega i tak patrzyłem na nich, rozglądam się, nikt nie zwracał na to uwagę. No i ja po prostu tak jakoś patrzę z przerażeniem, tak przestałem myśleć, przestałem być zadowolony sam siebie, w ogóle wszystkie myśli odplynęli, patrzę jak się to przesuwa i tutaj właśnie to pomieszczenie się napełnia tym złotym. Ogarnia ho to złote światło, taka chmurka jakby, tak gęste to wyglądało, nie wiem jak to odkreślić, ciężko do opisania. Powiedzmy złote światło, wypływając właśnie z Najświętszego Sakramentu, napełniając to pomieszczenie i w momencie, kiedy to dochodziło do mnie tutaj w tej ostatniej ławce, to w tym momencie, co mnie to dotknęło, to ja zacząłem płakać. W tym momencie po prostu to byli strumiki łez z moich oczu, siedziałem, patrzyłem kol siebie, rozglądałem się właśnie tutaj wszędzie było to złote światło, to było przepełnione to pomieszczenie i ja właśnie ryczałem. Tutaj porozmawiałem z ojcem Blażejem, który właśnie mnie tutaj przyjmował do tego ośrodka dla bezdomnych, bo tak naprawdę ja nie miałem gdzie mieszkać, byłem na odwykówce i właśnie tutaj zostałem skierowany i właśnie opowiadałem mu o tym, że co mi się tu przydarzyło.
I on tak się tylko uśmiechał i powiedział, że właśnie czasami tak jest w życiu człowieka, że Pan Bóg dotyka w taki sposób, żeby pokazał swoje miłosierdzie, żeby właśnie pokazał, że On istnieje, że właśnie jest tu cały czas z nami. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest Pan Bóg, nie miałem żadnej takiej koncepcji, ale właśnie zamieszkałem tutaj w tym domu, zacząłem się przygotowywać właśnie do spowiedzi generalnej ze swojego życia. Tak naprawdę nie czułem jeszcze tego, że ja się mam przygotowywać do generalnej spowiedzi z całego życia, ale że już tu zamieszkałem, miałem tu ojca Blażeja pod ręką i właśnie byłem otwarty na to, że mi powiedział, że by było fajnie, żebym się zaczął przygotowywać. To dostałem książeczki, zacząłem właśnie czytać o 10 przykazaniach, zacząłem się przygotowywać i właśnie ten chłopak, który tutaj byl ze mną, który mnie tu przyprowadził, to on mi dal Pismo Święte do ręku. Ojciec Blażej mi pokierował, że Dzieje Apostolskie bym sobie zaczął czytać, tam się bardziej zacząłem właśnie widzieć pewne rzeczy ze swojego życia, które mnie tak dotykali i przychodziłem tutaj na mszę, właśnie przygotowywałem się do spowiedzi. Cały czas tutaj właśnie na Trójcowie była wspólnota młodzieżowa się zaczynała. Ksiądz Rafał tutaj działał wtedy i pamiętam, ta młodzież zawsze tutaj wychodziła o 10 godzinie z kościoła, w piątki, chyba też w niedzielę się spotykali. I oni zawsze się tak cieszyli, śmiali się. Ja tak z tego okna tutaj z góry, z trzeciego piętra, patrzyłem tu na ten plac pomiędzy kościołem i tym domem Anawim właśnie i tak zawsze patrzę na tych ludzi tak trochę sceptycznie, myślę, jacyś, przepraszam, nawiedzeni, nie będę mówił, powiem, co myślałem, nawiedzeni wariaci, tak sobie myślałem, bo słyszę, młodzi ludzie chodzą do kościoła, modlą się różaniec, tutaj klęczą, tyle godzin spędzają w kościele, myślę, ci muszą mieć poważne życiowe problemy, że tak się uciekają do Pana Boga. I nie widziałem swoich problemów, bo byłem zaślepiony, dopiero później Pan Jezus otwierał oczy cały czas na moje wady. Ale naprawdę podziwiałem tą radość, którą mieli. Tam nie brakowała. To oni się śmiali, żartowali, zawsze z tym księdzem wychodzili tu na schodkach. Właśnie żarty. No niesamowita radość płynęła właśnie z tego, jak wychodzili i cieszyli się życiem, nie? I tego mi brakowało. Nie, już byłem trzeźwy, już nie brałem narkotyków, zacząłem szukać Pana Boga, ale tak naprawdę cały czas ja nie miałem tego spokoju, nie miałem wewnętrznego takiego tego pokoju, który daje Pan Bóg. No i właśnie jednego dnia tutaj taki kolega mój mieszkał, Grzesiek. Przyszliśmy tu do tej kaplicy, tutaj byli jakieś wyklady, ksiądz opowiadał i zaczęli pieśni, zaczęli się modlić do Ducha Świętego. Pamiętam, że właśnie byli takie, to byli pierwsze takie, no, że w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. I ja zacząłem drzeć. Normalnie pamiętam, że tu klęczałem w tej ławce, zacząłem się pocić, aż mnie rozpieralo, zacząłem się trząc. Ja to sobie tak wyolbrzymiam, że Duch Święty to tam rozpalił w środku i zaczął przetapiać właśnie to zatwardziale, stare, zawiele serce moje, żeby po prostu to, co niedobre, to nieczyste wszystko odplynęło, odpadło tak i zostało takie to ucalone żelazo, takie właśnie ta stal, taka mocna, czysta, nie? Która właśnie tak zostaje i do dzisiaj tak się modlę do Ducha Świętego, żeby po prostu rozpalił serca nasze, żeby właśnie przepalił to wszystko, to co niepotrzebne, żeby to odplynęło, odszedło, odpadło jak taka skorupa i zostało tylko to, co nam jest potrzebne, to czyste takie to serce właśnie szlachetne i to jest niesamowite i właśnie od tego momentu jakoś doszło do tej przemiany, ja się przestałem blokować na wspólnotę, zacząłem tutaj przychodzić na wspólnotę młodzieżową. Jeszcze cały czas się przygotowywałem właśnie do spowiedzi generalnej z całego życia i spotykałem się regularnie, to zacząłem przychodzić w te piątki, zawsze gdzieś tam siedziałem w ostatniej ławce, zacząłem właśnie tak podglądać, podsłuchiwać, ale jeszcze nie za bardzo też chciałem, ale już tak się zacząłem zbliżać z tych tylnych ławek, zapoznałem się tu z paroma osobami i
začalo být mě tak fajně, začalo mi být, začalem teď se usměchat, začalem takou, Pán Bůh mě začal naplnit takou radošťou. Teraz chvala Pánu, jsem tutaj, Pán Jezus je tu i v mojím srdcu. Tylko ty nadajesz sens mojemu życiu, tylko ty mnie znasz. Dajesz sens mojemu życiu, tylko ty mnie znasz. I tak jakoś dzisiaj zaczynam rozumieć te słowa, że człowiek musi umrzeć, ten stary człowiek musi umrzeć, żeby żyć. I kiedyś mi się to kojarzyło ze śmiercią, jak słyszałem pierwszy raz takie słowa, o, musi się umrzeć, żeby żyć. I myślałem, że to dopiero po śmierci, to też jest prawda, że zacznie to prawdziwe życie. Ten stary Ludwik właśnie musiał umrzeć, żeby żyć, żeby właśnie to musiałem zostawić, od tego się musiałem odciąć, w ogóle do tego lepiej nie wracam. Dzisiaj na to patrzę trochę tak bardziej sceptycznie i widzę, że musiałem się odciąć, żeby właśnie tam doszło do tej przemiany w moim sercu, żeby Pan Bóg mógł napełnić, żebym zaczerpnął z nowej studni właśnie, nowe schematy w moim życiu, że tak jak Pan Jezus powiedział, do nowych naczyń się nalewa nowego wina i stare buraki by się rozwalili i po prostu by popękali. I tak samo właśnie w moim wnętrzu, w moim sercu. Moje serce musiało być znów przemienione, musiało być uzdrowione, musiało być przepalone, znów zrobione z niego nowe naczynie, żeby Duch Święty mógł go napełnić, żeby mógł zostać nowym człowiekiem. I myślę, że to się dokonało tutaj, właśnie w tych łzach, które wyplakałem, że wyplakałem z siebie tą wszystką ubogość tego człowieka, który poszukuje swoim myśleniem, tylko swoim rozumowaniem, tylko po swojemu. Tutaj właśnie zaczął w tym miejscu, zaczął umierać ten stary Ludwik. Zaczęli właśnie ten proces od umierania, bo to nie jest tak, chciałoby się tak od razu odciąć, to by było fajnie, ale tak to nie działa. Jest to proces, na który trzeba zapracować, przychodzić do Pana Jezusa na kolanach z pokorą, prosić, żeby uzdrawiał i On daje i po prostu prowadzi mnie nadal w moim życiu. Także spieszmy się do Pana Jezusa, bo On nas może uzdrowić. Kolejny raz zgubiłeś siebie i ostre kolce życia otoczyły cię. Poraniły myśli, ugasiły nadzieję, a ty w głodzie miłości, bo wciąż pragniesz czegoś więcej, czekasz, jednak ktoś już o tym wie.